Jan Wedel przyjechał z wystawy, ze Światowej Wystawy Expo, no i przywiózł pewnego rodzaju pomysł, tak, na zrobienie nowego produktu. Rzeczywiście były to pianki, coś pewnie, bo wystawa była w Stanach, a więc to był pewnie pomysł na pianki marshmallow, mniej więcej, czyli robione z białka, cukru i syropu kukurydzianego. No w Polsce jeszcze wtedy kukurydza nie była bardzo popularna, a więc był syrop ziemniaczany, ale również było białko, cukier, dodał do tego agro, ale dodał przede wszystkim do tego polskie masło. I powstała pianka o nazwie Ptasie Mleczko. Jeżeli chodzi już o nazwę, to całkowicie inna historia. Rzeczywiście Jan Wedel zaprosił parę razy na spotkanie pracowników, najbardziej zaufane osoby, i zaczął właśnie myśleć na temat nazwy. I tak wszystkich się pytał, jakbyście już mieli wszystko, co by wam brakowało? No to wiadomo, w polskim przysłowie, jak się już ma wszystko, to brakuje, że tak powiem, ptasiego mleka. No i tak zostało, nazwa Ptasie Mleczko jest do dzisiaj. Ptasie Mleczko jest produkowane od 1936 roku, nieprzerwalnie. Oczywiście zmieniały się sposoby produkcji, bardziej ręczne, na stołach chłodniczych, a teraz się odbywa to bardziej maszynowo, w ciągu takim płynnym, bym powiedział, czyli stoły, taśmy się przesuwają, ta produkcja idzie, ta produkcja jest coraz to większa. Kiedyś też ptasie mleczko w ogóle było sprzedawane w ogóle na wagę i każde kostki były pakowane w sreberka. Każdy pojedyncze smaki, czy waniliowy, czy śmietankowy, czy cytrynowy, był pakowany po prostu w sreberka. To było już przed wojną, jeszcze zaraz tuż po wojnie. Dopiero później zostały zrobione te pudełka, bombonierki po 400-500 gramów, obecnie 380 gramów, i zawsze w każdym pudełku jest teraz 36 kostek, czyli dwie warstwy po 18 kostek. Kiedyś, jak było robione one ręcznie, niejednokrotnie zawsze na jakiejś warstwie jednej kostki brakowało. To nie, że brakowało, tylko te kostki były ciężejsze, no i wiadomo, to było sprzedawane na wagę, a więc jeżeli już odpowiednia waga była, to tej kostki produkcja po prostu nie dokładała. A wyglądało to tak, że konsumenci się często uskarżali, że wtedy na tej warstwie brakuje jej kostki. No ale wagowo się wszystko zgadzało. Jaka w przyszłości? Mamy przeróżnego rodzaju pianki. Pianka waniliową, śmietankową w mlecznej czekoladzie. Mamy cytrynową, czekoladową. Mamy waniliową z truskawką. Jest i pianka specjalna w czekoladzie karmelowej. Ale również są limitowane edycje, jak pianka frappe mrożonej kawy w białej czekoladzie. Są pianki kokosowe. Są robione naprawdę przeróżnych, że tak powiem, smakach. Co nas będzie w przyszłości? To już niespodzianka. Proszę, że tak powiem, szukać pianek ptasiego mleczka na naszych półkach i wtedy na pewno Państwo zobaczycie. Co roku zawsze wchodzi jakaś limitowana edycja, no i co roku na Boże Narodzenie mamy specjalne ptasie mleczko dwuwarstwowe, które jest zrobione wyłącznie na Święto Bożego Narodzenia.